I jeszcze raz, Bartłomiej Bublewicz, dzień dobry. Bartku, powiedz, jak wygląda dziś sytuacja w Kiszyniowie pod kątem uchodźców, bo to rzeczywiście, licząc na mieszkańców, ogromna grupa, która wjechała do tego kraju. No to prawda, Mołdawia dźwiga ten ciężar kryzysu uchodźczego. My dzisiaj Państwu pokażemy, jak to wszystko wygląda od środka, jak to jest zorganizowane. Więc wejdźmy, to jest kompleks Expo w Kiszyniowie, bardzo duży obiekt. I tych budynków jest tutaj kilka, gdzie trafiają właśnie uchodźcy. My Państwu pokażemy ten największy. Proszę bardzo, operatora, zaproszę przodem. Drugie drzwi, już trochę po porze śniadaniowej tutaj mamy. Ponad 100 boksów tylko w tym jednym pomieszczeniu, w tym jednym budynku kompleksu Expo Mołdawii. I tak to życie tutaj jest zorganizowane. Tablica z ogłoszeniami, tam jest kącik dla dzieci. Tam też wczoraj był psycholog, można było się zgłosić do psychologa, porozmawiać o swoich problemach, o swojej podróży, troskach i tak dalej. Wczoraj też z Kiszyniowa odjechały dwa autokary bezpośrednio do Polski, nie najkrótszą trasą, czyli przez Ukrainę, tylko przez Rumunię i Słowację. No i tak to życie tutaj wygląda. Strefa śniadaniowa, boksy około 3 metra kwadratowego mają dwie osoby, ale mają też troszeczkę prywatności. Odwiedzaliśmy wczoraj różne miejsca tutaj w Kiszyniowie i pokazywaliśmy, jak ta pomoc uchodźcom przez organizacje pozarządowe, przez rząd i zwykłych obywateli Mołdawii wygląda. No i jest bardzo różna. To miejsce jest takie pokazowe. Ono powstało na samym początku, kiedy pierwszego dnia wszyscy dowiedzieli się, że wybuchła wojna. Bardzo szybko władze miasta zareagowały, przekształciły ten wielki kompleks Expo Mołdawskiego właśnie w salę dla uchodźców. Przebywa tu kilkaset osób i mają ten luksus, że mają te boksy wydzielone na prywatną przestrzeń, ale są też zaadaptowane sale gimnastyczne, sale w szkołach, zaadaptowane są też stadiony i budynki. Właściwie każde miejsce takiej użyteczności publicznej, czy to kultury, czy sportowej, jest tutaj przygotowane dla uchodźców, żeby im pomagać. Większość chce jednak z Mołdawii wyjechać. Główne kierunki to są oczywiście Niemcy, Polska i ten transport jakoś jest tutaj organizowany. Widzę tutaj nawet ogłoszenie wyjazdów do Włoch, cena 100 euro, więc tutaj jest to miejsce, gdzie można szukać transportu do innych europejskich krajów, także do Polski. I wczoraj takie dwa autokary pełne z uchodźcami właśnie z Mołdawii w stronę Polski wyruszyły. Bartłomiej Bublewicz z Kiszyniowa. Bartku, bardzo dziękuję.